Ujrzała stertę plastikowych worków na śmieci, złochany koc, stos pudełek po jedzeniu na wynos i mnóstwo pustych puszek. Dotarł do niej także zapach brudnych pieluch. Jeśli Ela była w tym koszu, to gdzieś głęboko. Delila uznała, że nim zacznie nurkować w którymś śmietniku, najpierw zajrzy do pozostałych. Podeszła więc do pojemnika, który również, jak sądziła, był otwarty w chwili, gdy wyrzucała Elę. Ten różnił się od poprzedniego tylko wysypanymi na worki starymi książkami w miękkiej oprawie. Delila miała ochotę wziąć jedną z nich, kryminał, ale zaniepokoiła ją czerwona plama na okładce. Nie chciała wiedzieć, skąd się wzięła. Dziewczyna była prawie pewna, że ostatni kontener był zamknięty, gdy wyrzucała Elę. Nie zdziwiła się więc, gdy w środku znalazła podobne śmieci ani śladu lalki. Zawiedziona Delila zgasiła latarkę i zaczęła się zastanawiać. Czy naprawdę miała wchodzić do tych pojemników i grzebać w poszukiwaniu Eli? Nie była nawet pewna, czy to lalka ją budzi. Równie dobrze to Mary mogła śpiewać jakąś głupią piosenkę z okazji północy albo w okolicy marcował kot. No dobrze, ale dlaczego obudziła się dokładnie o 1:35, zarówno wczoraj, jak i dziś? Przypadek? W końcu tak mogło się zdarzyć. Harper swego czasu budziła się codziennie o 3:33 i przez kilka miesięcy wszędzie widziała 333. Przeprowadziła dochodzenie, by ustalić, co to za numer, i dowiedziała się, że to swego rodzaju znak duchowy. A jeśli 135 było znakiem duchowym Delili? Prychnęła i odwróciła się od śmietników. Co głupie. Wróciła do domu. Uznała, że należy postawić na przypadek. Było to łatwiejsze i mniej śmierdzące niż założenie, że to Ela stanowi problem. Teoria przypadku zaczęła kuleć, gdy Delila po raz trzeci z rzędu obudziła się o 1:35 w nocy. Tym razem była przekonana, że coś szura za jej oknem. Jakby drapało, a może pukało? Cokolwiek to było, sprawiło, że Delila natychmiast złapała za latarkę i wycelowała światło w żaluzję. Wpatrywała się w nie przez chwilę, aż zebrała się w sobie i podeszła na palcach do okna. Wyjrzała na zewnątrz. Nikogo tam nie było. A na parkingu na dole pojemniki na śmieci były ustawione tak samo jak poprzedniej nocy. Delila odetchnęła głęboko. Jednak musi przeszukać wszystkie te śmietniki. Czy powinna zaczekać do rana? Będzie łatwiej. A gdyby ktoś zapytał, co robi, zawsze może szczerze odpowiedzieć, że szuka czegoś, czego nie powinna była wyrzucać. Delila odeszła od okna i zrobiła krok w stronę łóżka. Zamarła. Jaki dziś jest dzień? Przez pracę o różnych godzinach często traciła rozeznanie, jaki jest dzień tygodnia. Zaczęła się zastanawiać. Środa. Cholera, jęknęła. Śmieci wywożono w czwartkowe poranki i to wcześnie. Jeśli będzie czekać, to może już nie znaleźć Eli. Ale chwileczkę, to chyba dobrze. Jak nie będzie Eli, to jej budzik nie będzie budził Delili. Dziewczyna podejrzewała, że Ela nie jest wiele warta, a jej podobieństwo do Emmy to czysty zbieg okoliczności. Wdrapywanie się do śmierdzących kontenerów nie ma żadnego sensu. Śmieciarka rozwiąże ten problem. Delila uśmiechnęła się i wróciła do łóżka. W czwartkową noc, czy może raczej wczesny piątkowy poranek, Delila otworzyła oczy i ujrzała 1:35. Znowu. Natychmiast się rozbudziła. Serce waliło jej gwałtownie, jakby ktoś wygrywał jego rytm na bębnie. I to nie tylko z powodu godziny. Delila była przekonana, że coś jest pod jej łóżkiem. Że coś się pod nim rusza. Ale to było niemożliwe. Czy jednak? Delila zaczęła nasłuchiwać. Na początku do jej uszu nic nie docierało, ale po chwili zaczęła się zastanawiać, czy nie słyszy szurania spod dywanu pod łóżkiem. Usiadła prosto i już miała zsunąć nogę z łóżka, gdy zamarła. A jeśli coś rzeczywiście jest pod jej łóżkiem? Mogło ją złapać za stopę. Szybko schowała nogę z powrotem pod kołdrę, po czym zapaliła lampkę nocną. Gdy tylko zrobiło się jasno, wychyliła się i spojrzała na podłogę wokół łóżka. Nie było tam nic poza kremowo-brązowym dywanem, który kupiła na wyprzedaży. Musiało jej się wydawać, że coś słyszy.
Albo coś wciąż tam było. Sięgnęła do szuflady stolika nocnego. Złapała latarkę, nabrała głęboko powietrza, po czym zwiesiła się z łóżka i zaświeciła pod nie. Niczego tam nie było. No dobra, zaczynało się robić dziwnie. To już czwarta noc z rzędu. To musiała być Ela. Ale przecież wywieziono śmieci. Delila skrzyżowała nogi i potarła ramiona. Były pokryte gęsią skórką. A co jeśli śmieciarze nie opróżnili starannie kontenerów? Albo jeśli Ela wypadła gdzieś na bok, gdy wsypywano śmieci do śmieciarki? Delila musiała to sprawdzić i to natychmiast. Musiała wiedzieć. I tak jak dwie noce wcześniej, wyszła z latarką do śmietników. Tym razem wszystkie były zamknięte, jak zwykle, po czwartkowym wywozie śmieci. Delila podchodziła do pojemników po kolei, od prawej do lewej. Podnosiła pokrywy i świeciła do wnętrza prawie pustych kontenerów. W środku znalazła tylko dwa worki z domowymi odpadkami, torbę brudnych pieluch z odpowiednio upiornym zapachem, popsutą lampkę i smutną stertę starych, męskich ubrań. Ela mogła być schowana tylko pod stertą ubrań, więc Delila wstrzymała oddech, przewiesiła się przez brzeg pojemnika i latarką zaczęła przerzucać ciuchy. Pod nimi znalazła tylko kolejne. Delila obeszła śmietniki i ich okolice. Zaglądała z latarką w każdą szczelinę, jaką znalazła. Eli nigdzie nie było. Lalka zniknęła. Na pewno. Nie było jej tu. Nie mogła budzić Delili o 1:35 w nocy. Więc co ją budziło? Następnego ranka Delila obudziła się 9:50 i pierwsze, co zrobiła po przebudzeniu, poza zatkaniem sobie uszu, by nie słyszeć piosenki Mary o odkurzaniu książek, to zadzwoniła do Harper i poprosiła, by do niej wpadła. Obudziła ją, ale przyjaciółce nigdy to nie przeszkadzało. Jasne, będę niedługo, zaświergotała. Po wejściu do mieszkania Harper rzuciła swoją wielką, przypominającą worek skórzaną torbę na podłogę. Opadła na kanapę i zapytała. Co się dzieje? Skąd wiesz, że coś się dzieje? Delila usiadła obok niej. Zwykle mnie do siebie nie zapraszasz. No tak, Delila właściwie ją wezwała, co było dowodem na to, jak bardzo była roztrzęsiona. Mam pytanie, powiedziała Delila. Musi być poważne. Czy wyciągnęłaś wczoraj Elę ze śmietnika? Co? Mary zaśpiewała. Bo czuję się jak bąbelki. Harper zmarszczyła brwi. Czemu miałabym to zrobić? Mówiłaś, że może być coś warta. Bo może, ale to twoja lalka, nie moja. Gdybym chciała jej szukać, to bym ci powiedziała. Delila potarła twarz. Tak, powinna o tym wiedzieć. A czemu pytasz? Szukałaś jej i nie znalazłaś? Tak, poniekąd. Nie nurkowałam co prawda głęboko w śmieciach. A potem przyjechała śmieciarka i opróżniła pojemniki. No dobra, więc Ela przepadła. I co z tego? Delila nie mówiła Harper o tym, że budzi się co noc o 1:35. Wspomniała tylko o zakupie lalki i o tym, że ją wyrzuciła. Nie wiedziała, jak powiedzieć przyjaciółce o tym, że od 4 dni budzi się o tej samej godzinie, żeby nie zabrzmiało to, jakby panikowała. Poza tym Harper znów zaczęłaby gadać o znakach. Skoro już i tak jestem, to może pójdziemy na lunch? Zapytała Harper. Delila z ulgą pożegnała się z przyjaciółką. Cieszyła się, że jest już po lunchu, bo w międzyczasie coś przyszło jej do głowy. A teraz mogła to wreszcie sprawdzić. Pojechała samochodem na tamto nowsze osiedle z rachitycznymi drzewkami wiśniowymi i zaczęła szukać domu, w którym była wyprzedaż garażowa, gdzie znalazła Elę. Zamierzała zadać kilka pytań poprzednim właścicielom lalki. Jako, że nie było już ogłoszeń wskazujących kierunek, Delila przegapiła skręt i musiała się cofnąć. W końcu zatrzymała się jednak przed domem w stylu kolonialnym, w którym poznała Mumforda, przyjaznego Chihuahuę. Ale Mumforda nie było w domu. Nikogo nie było. I chociaż już z ulicy było widać, że za pustymi oknami kryją się opuszczone pokoje, to dziewczyna wjechała na podjazd i wysiadła z samochodu. Nabrała głęboko w płuca ciężkiego, wilgotnego powietrza i zmarszczyła nos, czując zapach, który kojarzył jej się z gnijącymi liśćmi. Okolica była zaskakująco cicha.
Z oddali dobiegało tylko szczekanie psa. To na pewno był ten dom, prawda? Przyjrzała mu się, a potem rozejrzała po okolicznych budynkach. Tak, to był on. Dziwne, powiedziała głośno. Ale czy rzeczywiście? W końcu kobieta, która tu mieszkała, zrobiła wielką wyprzedaż. Tak się robi przed przeprowadzką. Trudno się dziwić, że nie ma tu ani śladu po ludziach. Więc czemu wrażenie było tak złowieszcze? Dziewczyna obeszła dom, zaglądając przez okna, z nadzieją, że odkryje, gdzie mógł się podziać Mumford i kobieta ostrzyżona na jeża. Nic nie zauważyła. Dom był kompletnie pusty, jeśli nie liczyć leżącego na blacie w kuchni samotnego, pogniecionego ręcznika papierowego. Poszukiwania przyprawiły tylko Delilę o gęsią skórkę i poczucie niepokoju, które nie opuściło jej nawet, gdy pobiegła do samochodu i odjechała z piskiem opon. Po powrocie do mieszkania Delila pochłonęła całą masę ciasteczek i wypiła ogromnie dużo mleka, żeby pozbyć się upiornego wrażenia wyniesionego z tamtego pustego domu. Dobra, stwierdziła. Pora na plan B. Ułożyła się wygodnie w łóżku z laptopem. Sprawdziła godzinę. Miała jeszcze jakieś 45 minut przed wyjściem do pracy. Powinno wystarczyć. Za ścianą Mary śpiewała o pieczarkach, ale Delila nie zwracała na to uwagi. Miała swój cel. Uznała, że znajdzie informację o Eli w internecie. Zaczęła poszukiwania od wpisania w wyszukiwarkę Lalka Ela. Bała się, że to będzie zbyt ogólne hasło, ale wśród setek wyników znalazła pewne informacje. Okazało się, że produkcja tych lalek została zawieszona z niewyjaśnionych przyczyn. Zaczęła więc szukać kolejnych informacji o lalce, ale wciąż natrafiała na ten sam tekst instrukcji, którą już znała. Jako, że miała coraz mniej czasu, zaczęła wypisywać szalone frazy. Nawiedzona lalka Ela. Popsuta lalka Ela. Wyjątkowa lalka Ela. Uszkodzona lalka Ela. Te hasła doprowadziły ją do mnóstwa blogów, które nie miały nic wspólnego z tą konkretną Elą i ogłoszenia opublikowanego przez niejakiego Finesa, który chciał taką lalkę zdobyć. Nazywał ją wyjątkową lalką Elą i pisał, że chętnie zapłaci za jej energię. Cokolwiek to mogło znaczyć. Delila spojrzała na zegarek. Musiała się szykować do pracy. No i tyle z jej pomysłów. Teraz była tylko jeszcze bardziej zdenerwowana niż wcześniej. Kolejne 3 noce. Kolejne 3 pobudki o 1:35. Pierwszej nocy Delila poderwała się z uczuciem, że ktoś ma ją na oku. Wszystkie włoski na jej ciele stanęły niczym antenki informujące, że jest pod obserwacją. Oczami wyobraźni ujrzała wiercające się w jej duszę spojrzenie wielkich, ciemnych oczu Eli. A gdy sięgnęła do lampki, miała wrażenie, że coś dotknęło jej ręki. Kiedy jednak zapaliła światło, okazało się, że jest sama. Następnej nocy Delilę obudził tak cichy szelest, że w normalnej sytuacji nawet by go nie usłyszała. Kiedy otworzyła oczy, stał się głośniejszy. Dochodził z szafy, jakby ktoś przerzucał w niej ubrania. Delila zapaliła światło. Wstała, podeszła szybko do mebla i otworzyła gwałtownie drzwi. W środku były tylko jej ubrania i buty. Kolejnej nocy dziewczynę obudziło stukanie. Śniło jej się, że to był dzięcioł, ale gdy otworzyła oczy, zorientowała się, że dźwięk dochodzi z podłogi. Coś pod deskami stukało w drewno, jakby próbowało się wydostać. Delila z trudem opanowała wrażenie i zdołała zapalić światło. W tym momencie stukanie ustało. Delila zaczynała świrować i to tak bardzo, że pojawiły się u niej problemy ze snem.